Hej, hej! Wróciliśmy do Imperium Węglowego, w którym pokonamy wszystkich i wszystko. Nikt nie zadrży z nami nawet odrobineczkę i nie będzie w stanie pokonać naszych potentatów węglowych i stalowych. Tylko dlaczego komputer tak ustawił się na tarczywie, żeby tylko w tą stronę atakować? O, okej. Ładnie im idzie. O, dobra. I zobaczmy, czy coś jeszcze komputer będzie chciał. O, na przykład Force Religion. Nie chcesz. Ale ile jeszcze ci brakuje? Aha, a Augsburg. Augsburg może będziesz chciał? Nie, nie chcesz. To trudno, nie zrobimy tego w ten sposób, tylko po prostu bez tego. A Humilata nie chcesz? Dobra, to oddamy tak. No, dobra, niech będzie. I tyle. Mhm. Weźmy tą jedną prowincję, dodatkowy współczynnik, współczynnikowy i tyle. Załatwimy drugą armię. Tutaj teraz ruskich. Może Squisha też zrobię. Bo muszę zrobić Squisha, bo to by było genialne. Ruski już nawet nie umieją sprzedawać węgla. Wszyscy upadają przed moim naporem. A, i ogólnie już nie mogę nie sprzedawać. Nie opłaca się już Czechom, którzy są za słabi. Już nie mają własnego przemysłu górniczego, to tak jest później. Tak się kończy. Tak, tym się kończy nie inwestowanie w przemysł w krajowy. Jak wam tu idzie? Pytanie za 100 punktów. What? O kurde. Ferrara. A niech będzie. Możecie sobie tam robić co chcecie, więc. Who cares? Trzeba. O nie, 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 nie. Cofnijmy. Przyspieszymy troszeczkę tutaj okres. Albo to weźmy, bo widzę, że ktoś tu kurde. Uporem maniaka jednak nie chce tutaj nic zrobić takiego i zatrudnijmy na chwilę dwóch najemników, żeby tylko te dwie prowincje załatwić i tyle. Dobra, trzeba zdobyć, bo Austriacy nawet nie umieją własnych fortów chronić. Później dziwić się, że dzisiaj wyglądają jak wyglądają. Ale to cóż. Niezbyt ciekawe. No trudno. O, dobra, dobra. I teraz tak, pokażcie mi pierwszy fort, pierwszy fort. Ogólnie jeszcze jakieś tu są państwa? Nie, 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 nie. To wiecie co, usuńmy tych najemników na razie. Nie mają oni zbytnio sensu. I miałem wysłać może na przykład tu. Nie, to tylko chciałem wziąć sobie którą rzecz tutaj, o, tą. Dziękuję. Teraz poprawmy relacje z którą stroną jeszcze. Na przykład z tą stroną. A, chwila, bo my nie walczymy z nimi, czy walczymy? A, walczymy. To chwila. Ja tylko chciałem zobaczyć, czy... Otomani nie, oni nie. Kurde, tych bym kurde chętnie nie chciał, żeby oni przychodzili do tego, ale. A. Dobra, rozumiem o co chodzi, więc nie, nie mogę tutaj nic takiego wykombinować. Trudno. O, fajnie. Znowuż o Budejowice w końcu może ten region w końcu nawrócę, bo to tak trochę hardkorowo już wygląda. A, i miałem ogólnie znowuż zrobić jakąś inną rzecz pod tytułem handel. Centrum handlowe gdzie indziej przerzucić i wtedy przerzucać z kupcami, tutaj przerzucać tą siłę nie stąd, tylko na przykład z tej prowincji i z tej prowincji przerzucać sobie tak i wtedy zwiększyć w Lubece handel.
O my god, więc naprawdę oni. Dobra, to zróbmy jeszcze tu na przykład siatkę szpiegowską na Francuzów, bo oni nie są dobrzy. Trzeba ich zniszczyć. What? Dlaczego mam 64? What the hell? Ciekawie wygląda. Wenecję zdobyli. O, dziękuję. Plus więcej do tych punkcików. Dziękuję. Zaatakujmy ich. Zajedziemy im tych tutaj małych piździkowców. O, właśnie, dziękuję. I co? Lecimy dalej. Następne tutaj jakieś mamy małe państewka. O, ciebie zjedzmy. Loan offer. Nie, nie dziękuję. Naprawdę, ja nie potrzebuję tego. A, fakt, nie. To nie potrzeba tego. Achen! A, Verden. Może to jest Wiedźmina? Verden. Dwójki. Sandomie, Szłęczyca. O kurde. To dawaj tam je tutaj te rzeczy. Dobra, dziękuję, dziękuję. Od razu. A, i tu mieliśmy... Nie, nie. Mamy do wyboru albo wziąć tutaj lepszą piechotę, albo te 5 dyscypliny. To ja już wolę przyjąć te 5 stracić te 5 dyscypliny teraz, a później je zyskać. Wow. Ci to naprawdę są uparci. Aha. Okej. Okay. Wiecie co? Nie. Przepraszam, że to zrobię, ale wstrzymam nagrywanie. Za chwilę do was wrócę. Przepraszam bardzo. Wróciłem. Trochę korzystałem z tych cheatów, ale no trudno. Co mam poradzić? Jeżeli widzę coś takiego jak tam się mi stało, że po prostu mnie zniszczyli i ciul, no to trudno. I teraz widzę, że ktoś kurde sobie przypomniał, że może jednak wyślę całą siłę moją, swoją na te terytoria moje już. Nie wiem. Nie lubię takich rzeczy, kiedy największe potęgi wysyłają na taką małą mniejszość tu. Are you kidding me right now? Ja pierdziu! Możecie się już uspokoić, kurde? Nie, cofnijcie się. Nie. Cofnijmy. O, Crusade. Dobra, okej. Okay. Chociaż tyle dobrego. Dobra, tu trzeba jakoś wykombinować, teraz wymanewrować moich przeciwników, tak by nie mieli zbytnio tu możliwości jakichś takich fajnych. Bo na chwilę obecną to oni mają tutaj, kurde, za dużo możliwości. Nie, a chwila, chyba że zrobimy tak, zapomniałem w ogóle tutaj o takich opcjach jak... Dlaczego nie mogę tego? Bo nie. Tutaj też nie mogę. What? Przynajmniej dobrze, że tu mam parę fortów czwartopoziomowych, które naprawdę mi pomogą w tej grze. A, świetnie. Co, jeszcze tylko tutaj jakieś dwa małe piździczki by mi się przydało załatwić i tyle, ale no to jest raczej niewykonalne, więc... Aha, dobra, okej, hej.
A ty dlaczego tu siedzisz? Lubię. Chodźcie na razie tu. Dyplomatyczne technologie, niech będzie, weźmiemy sobie. O, wow, ale dlaczego ten komputer tak się uwziął na mnie? Naprawdę, wytłumaczcie mi, dlaczego tu nie ma na przykład. Nie wiem, załóżmy, pokażcie mi, gdzie tu oni na przykład mogliby pójść, walczyć. Załóżmy, Savoy, Ferrara, Tuskania, nie wiem, tutaj coś. A oni tu latają, na moich terytoriach, no. Jaja se robią. No bo przecież nie mają innych sojuszników do mnie tutaj do srania się, no naprawdę. Nie lubię takich rzeczy. Aha, 13 armat. Dobra, ładnie. Dobra, przejdźmy sobie tu i zmienimy teraz na którą wersję, która jest bardziej optymalna. Tą weźmy. Może nie jest ona najlepsza, ale niech będzie. Gdzie oni lecą? Jak szaleni. Wow. Fajnie. Wenecja. Powiadacie, że Wenecja ma dosyć dużo ochoty, żeby tutaj się nie poddać, tylko ustanowić, że nie chcą walczyć ze mną. Ha. Otomani. Aha. Dyscypliny na drugim poziomie nie chcę i weźmy, zmienimy tak, żeby zaoszczędzić trochę pieniążków. What? Dobra, chociaż tyle dobrego, że załatwiłem tego tutaj mięczaka. Wiem, że to może być chamskie. Nie wiem, czy na pewno chcę to zrobić, żeby powiedzieć, że nie chcę już walczyć. Tylko, kurczę, no, oni naprawdę też powinni. Gdzie oni mają tą swoją flotylę sławną? Oni mają przecież... chwila, tu. Oni mają 16 okrętów. Wszystkie ciężkie okręty. Dużo mają tych okrętów. Mają tych zero, ale to im nie jest potrzebne. I mają 30 okrętów transportowych. Oni już dawno powinni... tu siedzieć i bić się na tych terytoriach, no. Budejowice, Morawia, no może teraz w końcu nie będzie nawracać się ciągle to. Nie, nie chcesz. Zastanawiam się, naprawdę zastanawiam się nad tym, czy to tak zrobić, czy nie, bo ja też nie chcę tak już za bardzo tutaj walczyć, wiecie co? Kurwa. A, okej. Po prostu za darmo dostaję takie coś. Naprawdę jaja se robicie w tym momencie. A. Okej. Litwa. Wy... aha, tutaj nic się nie stało z wami. Aha, nic się nie stało. Trudno. Długo mnie to obchodzi. Trudno.
Too Many Alliance. A, Ferrara. Wiecie co? Ferraro, irytujesz mnie, naprawdę. Ciul, stracę zyski jakieś tutaj, nie wiem, cokolwiek, ale nie mam już ochoty bawić się z nimi. O, Kalisz, Burgers, no, dzięki. A, i ogólnie w końcu mogę tych tutaj wyrzucić, bo oni nie chcę, żeby oni byli zbyt potężni, bo to też jest za... Jeżeli są zbyt potężni, to też zbyt źle jest. I teraz tak, chciałem, by Lubeka stała się moją stolicą handlową, z której będziemy przenosić wszelki węgiel na wszelkie prowincje świata. I od razu robimy tak, transfer trade power z Kijowa i... Nie. Tu miałem tak i teraz... A po co tutaj do tej prowincji? Ja chciałem tu. I teraz transfer trade power z Krymu. No. Okej. No, w miarę myślę, że tam nie powinno to być złym wynikiem. Może pogorszyłem sobie handel, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w dłuższym okresie czasu. Ciul, tam nie mam ochoty z nimi się bawić. Naprawdę, oni już z Francuzami, Otomanami i tymi. Naprawdę, trzy wojny z rzędu, no naprawdę. Ale wiecie co? Aha, wszyscy są na tyle niezmęczeni. Aha, Ruski mają 1000 debetu. Okej, fajnie. Jak nie tak, to tak. Świetnie. Dobra. A, inaczej. Break Alliance. No, a. No, no, no. Bo... Aha, Trust over Great Britain. Dobra. A z wami jak tam mam trusta? Zero. Tu na pewno nie chcę z wami nic robić. A ile mamy trusta w ogólnie? Ej, what? Dobra. Aha, dobra, już wiem. Biały pokój. Po prostu, z tego powodu wszyscy mnie nienawidzą. Aha. Naprawdę, Ferraro, dlaczego mnie atakuje? Najpierw wysyłasz idiotyczny atak, taki sposób do ataku. Po prostu. Takich idiotyzmów nie widziałem już dawno. Żeby wysłać mnie w jakimś takim miejscu, które już naprawdę nie wiadomo gdzie jest, no... A teraz mi jeszcze mówią, że przez to, że ja musiałem spisować, bo mi latali po ziemi naprawdę nie wiadomo jakiej ilości ich siły, to z tego powodu nie. Oni mają focha na mnie, no. Ja pierdziu. Naprawdę to mnie irytuje taki widok, ale niech będzie, no. Mogłem tego nie zrobić w ten deseń, ale... Też, no, bez przesady, ja nie chcę tracić specjalnie... Znowuż tak jak w poprzednich wojnach, że ja po prostu odstawiam jakieś maniany dziwne, że muszę walczyć nie wiadomo z kim. Oni by sobie przypomnieli, że zdobędą cokolwiek, a ja wtedy w tym czasie będę musiał męczyć się i umierać, no. Urbino, no dzięki. Chodźcie, załatwimy was. Morawia, a my Stackwipe'a zrobiliśmy tego. Dziękuję.
O, fajnie, że im idzie tak dobrze. Rewolta. No, ale trudno. Macie. Wyłączmy forty. No, trudno. Aha. Bo blokują tak fort jakoś dziwnie. No, okej. Oh my. Chwila, tu, chodźcie, bo tu załatwić mogę ich. Poprawmy relacje z nie wiem z kim jeszcze. Wow, dlaczego aż... Ale dlaczego tak to zjechało mi? Okej. Nie podoba mi się coś takiego, naprawdę. Nie myślałem, że takim poziomem dowalą mi tu, kurde, dla mnie grę. No... Dobra, weźmy, nie, tych nie chcę, tych też nie chcę, Burgundia, Wurtemberg, wy tutaj, Albania, o, Savoy, dobra, to weźmy tych sobie na przykład, zacznijmy z Magdeburgiem coś robić i tyle, następnie co poprawmy relacje z Austriakami, bo oni, kurde mole, no też nie są fajni, że takie coś mi tu wyjeżdżają. A, ogólnie zapomniałem o tym, że powinienem tutaj zwiększyć im status niepodległości. Dobra, okej. A, dalej naprawdę... Nie podoba mi się taka rzecz. Naprawdę. O, następny stack wiped. Dobra, spoko. Chociaż dyscyplina niedługo się skończy mi tu. W sensie skończy mi się dyscyplina, co ja gadam. Będę mógł w końcu inne rzeczy już robić. Na przykład militariach. O, może tak lepiej to zabrzmi. A, i ogólnie zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Kulturki. Kulturki. Teraz tak, Saksonu mogę zrobić na Ślązaku. Saksonów na Ślązaków, tych nie mogę. Aha, dobra, to w miarę Czechów zostawimy sobie. O nich tak się nie muszę martwić. O, super, a ci znowuż komputer już włącza sobie tryb miziania się od tego wszystkiego i lata gdziekolwiek już, no. Zaraz zobaczmy, gdzie ci zniknęli. A, wy tutaj lecicie gdzieś? O. Dobra, ładnie. Wygrać powinienem z nimi bez problemu. Okej. Zwyciężyłem z tymi, przynajmniej tyle, że już oni nie... Oh my goodness, ci naprawdę dalej lecą na mnie już? Już? Już włączyło im się po prostu ścigać króliczka? Dobra. Minus 11, no to świetnie to nie wygląda. Nie ukrywam tego. Aha,
Czyli. Aha, bo. Papież ma tylko armaty. On tylko idzie w armaty, no. Jak ja nie lubię takich, kurde, armatowców, no. I co im to da? Jak to, co da? Oni będą mieć armaty. Dzięki armatom zwyciężą. O, a ja muszę znowu latać. Nie dość, że przez to, to muszę wokół Alp muszę trałować normalnie. Patrzcie, oh my goodness, naprawdę wy... Oha. Okej, ciekawie to wygląda teraz. A, chodźcie mi tu. Uratujemy ich. Przynajmniej teoretycznie. No, pomóżcie... O, wygrałem. Dobra, jest okej. Nie pomogę im. Takie desenie, bo później to będzie znowu wkurzało. Znowuż tego nie mam, ale chwila. Aha, okej. A wy, otomanie. Aha, fajnie. Naprawdę, ja nie lubię takich połączonych korpusów ekspedycyjnych z 15 miliardów państw. Później, no to jest właśnie najgorsze, jak kurde, oni się uprą. Po prostu. Polacy nienawidzą ich. Oni nie będą chcieli nic zrobić z tego powodu. A ci dalej będą siedzieć. No, Wielką Brytanię to ja bym się nie przejmował w ogóle, jakby było w przyszłości, a tak to kurde. O, ostatnie dyscyplinki 5%. Dobra, ile mamy dyscypliny? 110 dyscypliny. Nieźle. Myślałem, że może być gorzej jakoś. Praga będzie lepsza. To fajnie. Weźmy może. Średnio to się mi opłaca to. To też mi się średnio nawet opłaca, żeby zyski mi przychodziły jakieś większe. Bez sensu. Przynajmniej według mnie. Avignon! Aha, okej. No to ładnie im poszło, naprawdę ładnie. To teraz ja mogę się już tutaj spowolnić i już nie będę mógł sobie na przykład ograniczyć wpływy tych tutaj wszystkich kombinatorki swojej. Czy nie, będę musiał jeszcze siedzieć jak takim, nie wiem jakby to określić, ale zdenerwowany człowiek i będę musiał wszystko robić. A chwila. Wiecie co, zrobimy. Berlin będzie śląski. I tyle. Oh my goodness, 40 tysięcy. Okej, spoko, zróbmy to. Po prostu. O, dziękuję. I. No, już nie mam problemów. Okej, ciekawe to jest. Aha, czyli 93. Będę musiał się przygotować na Czechów też już powoli. Magdeburg, oh my goodness, naprawdę. Ten Saksonia też nie za bardzo. Nie wiem, no. Wszyscy naprawdę teraz mają teraz wokół mnie sojuszy miliard i tyle, no. Jak to mam skomentować? Chyba tylko tyle, że Anhalt będę musiał zaatakować.
Jeżeli będę chciał w ogóle cokolwiek zaatakować, bo to też może być różnie już. Czekam aż może Otomanie w końcu się przypomni mi, że nie muszą już mnie tu męczyć. I na przykład już przejdziemy w jakieś inne ustronne techniki już. Więc skończę odcinek i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Hej!